Jak dobrze wszyscy wiemy, Konfederacja w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego zdobyła 12% poparcia. Do następnych wyborów jeszcze trochę zostało, a w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tym, czy Konfederacja utrzyma swoje poparcie w granicach 12%, czy ono spadnie lub wzrośnie. Cześć, siemanko ze strony Triple J i zapraszam was. Na początku musimy stwierdzić, dlaczego Konfederacja zdobyła te 12% i co tak spowodowało wzrost ich poparcia. Po pierwsze, ich mocna, dobra merytorycznie kampania, dużo spotkań we wsiach i na miastach oraz brak kontrowersji, jaką mieli oni w poprzednich kampaniach. Możecie powiedzieć, że kontrowersją było na przykład zdjęcie flagi przez Grzegorza Brauna, jednak to im nie ujęło procentów, a właśnie nie dodało im to bardzo dużo głosów. Ale do tego zaraz przejdziemy. W komentarzach pod moim postem na społeczności ktoś napisał taki komentarz. 74% frekwencji, 7% z hakiem, 40% frekwencji, 12%. Strach się bać, gdyby do urn poszło 15% wyborców. I ktoś mu na to odpisał. Wniosek? Im bardziej w lewo, tym bardziej leniwy elektorat. I rzeczywiście, głównie lewicowym partiom spadł dużo elektoratu, a na Konfederację zagłosowało tyle samo osób, co w wyborach parlamentarnych, jednak po prostu była mniejsza konkurencja, przez co zdobyli oni większy wynik procentowy. Jest to jedna możliwość, jednak nie wiadomo, czy jakby więcej osób zagłosowało, to czy oni by zagłosowali na Konfederację, czy jednak na inne możliwe opcje polityczne. Następny komentarz. Mówienie o tym, czy Konfederacja utrzyma te 12%, jest straconym czasem, bo wiadomo, że utrzyma, a z czasem podwoi. Bo kto inny jak nie Konfederacja? Tylko oni mówili racjonalnie i racjonalnie głosowali w czasie pandemii. Tylko oni mówili Ukrainie, pomagajmy, ale z głową. Tylko oni mówili, Unia Europejska okej, ale taka, do jakiej się przyjmowaliśmy, a nie do tej zamordystycznej, wpychającej nam swój zielony ład i imigrantów. Tylko Konfederacja stoi za rolnikami i polskim mundurem, więc te 12% już jest dawno nieaktualna. No i rzeczywiście, podeszli oni do kampanii bardzo racjonalnie, mówili to, co się ludziom podoba i przede wszystkim nie kłamali tylko po to, żeby zdobyć wyborców, tylko to, co mówili, zgadza się z ich poglądami. Mówili o tym od samego początku, jeszcze zanim była kampania. Przekonało to wielu odbiorców, nie ufali oni PiS-owi ani PO, ponieważ oni często zmieniali zdanie, na przykład wcześniej byli za Zielonym Ładem, a teraz dla kampanii byli przeciwko. Wszystko oczywiście zależy od tego, jak obecni europosłowie Konfederacji będą zasiadali w parlamencie, co będą popierali, a czego nie będą popierali. Jeżeli ich praca okaże się użyteczna i taka, jak ludzie chcieli, to wydaje mi się, że ich wynik może wzrosnąć. Kolejny komentarz. Bezprawna Konfederacja nie ma bytu. Mówię to jako wolnościowiec od Janusza Korwin-Mikkego. I teraz myślę, że warto właśnie przejść do Grzegorza Brauna, ponieważ uzyskał on najwięcej głosów ze wszystkich osób kandydujących z list Konfederacji. I wydaje mi się, że właśnie dużo dała tutaj ta jego interwencja poselska z flagą. Ponieważ obiektywnie mówiąc i patrząc, ludzie mają już typowo dość Ukrainy i tego, jak bardzo się oni, oczywiście nie we wszystkich przypadkach, ale jak bardzo oni rozgościli w Polsce i jak dużo dostają od naszego rządu. I przez to zaimponowało to wielu osobom i zagłosowało na Grzegorza Brauna, który zdobył ponad 100 tysięcy głosów. I rzeczywiście, bez Grzegorza Brauna Konfederacja mogłaby stracić i mogłaby nawet nie przekroczyć progu wyborczego. Na przykład patrząc na ankietę na moim kanale. 7,5 tysiąca osób popiera Grzegorza Brauna na 8,5 tysiąca głosujących. Jest to 89%. 65%, czyli 3250 osób z 5000 głosujących uważa, że Braun będzie najlepszym europosłem. A 90%, czyli 7650 z 8500 głosujących najbardziej cieszy się z tego, że Grzegorz Braun się dostał do Europarlamentu, a nie inny poseł Konfederacji. Oczywiście patrząc na to, że 60% z 10000 głosujących było za Konfederacją, kiedy zadałem taką ankietę, a 34% było za PiS-em, a Koalicja Obywatelska zgarnęła tylko 5%, a Lewica i Trzecia Droga po 1%. Świadczy o tym, że rzeczywiście moi widzowie są skrajnie prawicowi. Praktycznie na każdej ankiecie głosujecie albo za Braunem, albo ogólnie za Konfederacją. Więc wnioskując po tym, że nie każdy wyborca Grzegorza Brauna ma dostęp do mojego kanału, to naprawdę dużo on daje Konfederacji i tak naprawdę od tego, czy Konfederacja w następnych wyborach uzyska podobny lub wyższy wynik, zależy tylko to, czy on zostanie w Konfederacji, czy nie. Ludzie powoli mają dość Sławomira Mentzena, a bardziej interesuje ich właśnie Bosak czy Braun. Patrząc na skrajnie prawicowe osoby, które należały do Konfederacji, to aż 89% było za Grzegorzem Braunem, a 11% za Januszem Korwin-Mikke. Pokazuje, że ludzie wolą Brauna niż kogokolwiek z Konfederacji, przynajmniej z moich subskrybentów. Niestety Sławomir Mentzen nie jest zbyt zadowolony z Grzegorza Brauna, przynajmniej tak było po kampanii samorządowej, jednak wydaje mi się, że doszli oni do porozumienia, ponieważ w ostatnim wywiadzie Sławomir Mentzen raczej wspierał Grzegorza Brauna w
tym, że zostanie on europosłem. Wniosek mój jest taki, po waszych komentarzach oraz po moich własnych przemyśleniach. Jeżeli Konfederacja dalej będzie miała taką samą mocną, intensywną i racjonalną kampanię i przede wszystkim będzie rzucała faktami, a nie tym, co lewica, czyli nie faktami, to wydaje mi się, że będą oni się trzymali swojej trzeciej siły w Polsce, a jak im się uda dotrzeć do wyborców koalicji oraz PiSu, czy jak to za niedługo może być biało-czerwonych, to wydaje mi się, że zbiorą oni większość elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, choć to wszystko zależy też od tego, jak Prawo i Sprawiedliwość rozegra twoją nową kampanię pod nową nazwą. PS, dajcie mi jeszcze znać, czy znacie taki serial jak Skazania na śmierć, czyli Prison Break, i czy chcielibyście jakiś kontent z tego serialu, ponieważ jest to mój ulubiony serial i ja osobiście z chęcią bym o tym nagrywał, lecz nie wiem, czy wam by coś takiego się spodobało. Ja z was żegnam i do zobaczenia.